Prezydencka Rada do Spraw Młodzieży zapoznała się z raportem, w którym młodzi ludzie i organizacje młodzieżowe przedstawili swoje najważniejsze postulaty. Dokument zbiera dotychczasowe konsultacje prowadzone w ramach cyklu Młodzi w Pałacu. Raport Rozmowy z młodymi o Polsce to efekt wielu spotkań z organizacjami młodzieżowymi. Postulaty, pomysły, ale także i problemy osób młodych zostały zaprezentowane w tym oto raporcie, który obejmuje 6 obszarów funkcjonowania państwa. W konsultacjach wzięło udział ponad 160 organizacji młodzieżowych. Zaproponowaliśmy i poruszaliśmy temat dotyczący mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji, klimatu, a także funkcjonowania młodzieżowych rad gmin, miast, powiatów i województw oraz zdrowia. Z projektem zapoznała się Rada do Spraw Młodzieży, która szczególnie zainteresowała się 2 postulatami. Z jednej strony młodzieżowe rady gmin, powiatów oraz sejmiki wojewódzkie. Nowelizacja ustawy z 1 czerwca już wiele w tym temacie zmieniła, ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, także nad tym tematem należy dalej pracować i wzmacniać głos młodych również na poziomie lokalnym. No i drugi temat, który w tym tygodniu będzie również poruszany na poziomie europejskim podczas sesji Parlamentu Europejskiego, jest to temat młodych na rynku pracy. Konsultacje młodych w pałacu będą miały swoją kontynuację, ponieważ jak podkreślał doradca prezydenta RP do spraw młodzieży Łukasz Rzepecki, osoby tworzące raport chcą stworzyć cykl stałego dialogu skupionego wokół prezydenta.